Przyjaciele, ja chcę dzisiaj troszkę wam opowiedzieć dalej o Jezusie, jako człowieku, jako Bogu. To, co mnie bardzo mocno dotyka w moim życiu, to jest właśnie życie Jezusa, które ja bardzo, bardzo przeżywam. Zasadniczo chyba Duch Święty zawsze, o ile jakoś tak pamiętam, to mnie kieruje w mniejszych lub większych, jakby w większym lub mniejszym stopniu do życia Jezusa. Zresztą tak jest napisane, że kiedy jedną z funkcji Ducha Świętego, podstawowych funkcji, nie pobocznych, bo Duch Święty ma wiele funkcji, ale ma funkcje podstawowe. I jedną z podstawowych funkcji to jest to, że Duch Święty przypomina człowiekowi narodzonemu z Bożego Ducha wszystko, co powiedział Jezus. To ludzie to trochę nie pamiętają, bo on mówi: dam wam pocieszyciela. Będzie on w was. Oryginał dodatkowo mówi: i pośród was. No to już nie dopisali, no ale będzie on w was. I przypomni wam wszystko, co powiedział Jezus. Rozumiecie? To, co ja powiedziałem. Co powiedział Jezus. On przypomina to. I ja czasami mam wrażenie, że wielu chrześcijan to chyba nie bierze wtedy tego jako głos Ducha Świętego. Mi się wydaje, że Duch Święty, on, nie wiem, będzie jedynie prowadził z nami jakąś taki dialog, czy nie wiem, co tam się ludziom wydaje, bo to każdemu co innego się wydaje. Ale generalnie jedną z zasad fundamentalnych jest to, że on przypomina, co powiedział Jezus. Czyli w ogóle zaczyna twój umysł przekierowywać na obserwowanie Jezusa. Obserwowanie Jezusa. Ja od lat obserwuję Jezusa. Obserwuję Jezusa. Po prostu. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o czymś, co w moim życiu dokonało bardzo dużego ruchu, mianowicie to, że Jezus to jest pionier nowego porządku. Zupełnie nowego porządku. Co też jest mało rozumiane i uważam, że bardzo mało przeżywane. Ewangelia Łukasza 22, 17, 20 mówi tak: i wziąwszy kielich, rzekł: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Wiecie, ostatnio była tutaj mowa o przymierzu. Tadek takie poselstwo dobre wygłosił na temat przymierza. I nie wiem, czy wy zauważyliście, jak czytacie Pismo Święte, że całe nasze życie, ono się dzieli na etapy. Znaczy całe życie Ziemi się dzieli na etapy. Całe życie ludzkości się dzieli na etapy. Są etapy. I w Biblii te etapy są bardzo widoczne. Takie duchowe eony, to rozumiecie, takie okresy. I w każdym z tych okresów Bóg z ludzkością zawiera przymierze. Tworzy Adama i Ewę. Pierwsza jest akcja, prawda? On tworzy tam Adama i Ewę i zawiera z nimi przymierze. Tam przymierze powstaje. Po prostu. Tam jest bardzo proste przymierze. Bardzo proste przymierze. Że w ogóle z żadnego drzewa nie ma problemu, żebyście jedli. To z jego strony jest. Zobaczcie, jaki jest wkład. Bo ja to chcę, żebyście też obrazowo zobaczyli, bo ja też chciałbym, żebyście nie mieli głów takich jak, wiecie, dzieci, nie? Że to chodziło o to, że rzeczywiście oni tam chodzili, ten Adam z Ewą po tym ogrodzie, tam były te drzewa. Ja nie wiem, czy tak było w ogóle, rozumiecie, o co chodzi. Ja nie wiem, czy tam były drzewa, co tam. To takie, no to jest jakaś tam alegoria. Generalnie mamy tutaj Boga, mamy człowieka stworzonego przez Boga, mamy jakiś zamknięty teren, odizolowany duchowo, jakby inny wymiar, prawda? I panują tam konkretne prawa. I te prawa wyglądają tak. Bóg mówi tak: tutaj macie te wszystkie rzeczy,
z których możecie korzystać. Nie wiem, chcesz to sobie wyobrazić, że to są, kurcze, nie wiem, sklepy, markety, nie wiem, cokolwiek. Czyli macie oprócz tutaj tego drzewa, czyli tego elementu, tego nie, nie będziecie jeść, bo jak to zjecie, to będzie niedobrze. I oni mieli trzymać się tego przymierza. Jest przymierze było między nimi, wiecie, o co chodzi. I to była cała sprawa. Im się miało wieść, jak się trzymali tego przymierza. No nie utrzymali tego przymierza. Dobra, wychodzą z tego raju, znaczy wychodzą, zostają wyrzuceni generalnie z tego raju. I co się zaczyna? Nowy etap. Zaczyna się nowy etap. I zaczyna być co? Przymierze nowe. Zaczyna być nowe przymierze. Powstaje coś między ludzkością, prawda, a Bogiem. I tutaj widzimy, że Abel łapie temat tego przymierza i co robi tam? Składa ofiarę. To w ogóle musiało być, wiecie, bardzo mocno intuicyjne ze strony Abla. Bo wiecie, nie wiem, czy wy się kiedyś nad tym zastanawialiście. Ja troszkę dzisiaj tam takich dygresji wam porobię, żebyście też zobaczyli w ogóle ogląd całej sytuacji. Przecież to, że on złożył ofiarę, to dlatego, że jego rodzice, Adam i Ewa, widzieli na własne oczy po raz pierwszy w życiu, że Bóg zabił zwierzę. Bóg w Edenie zabił zwierzę. Czemu? No bo trzeba było zdjąć skórę i odziać Adama i Ewę w skórę. Czyli w ogóle Bóg zabija zwierzę. Wiecie, w Edenie nie było zabójstw, tam nie wolno było zwierząt zabijać. Adam z Ewą, oni się żywili roślinami. To byli weganie. O, taka jest prawda. Tam zwierzęta w Edenie to żyły z ludźmi jak w Narni. Rozumiecie? Stąd legendy ze zwierzęta mówią, szczególnie w Wigilię. A tam zwierzęta, w ogóle to trzeba zrozumieć, bo to ten upadek człowieka to też spowodował w ogóle upadek wszelkiego stworzenia, łącznie ze zwierzętami, z roślinami, rozumiecie? Bóg jedyny wie, jakby wyglądało to dzisiaj, gdyby w ogóle człowiek nie upadł. Jakby wyglądał świat roślin, zwierząt. Może faktycznie by było tak, jak w Strażnikach z Galaktyki, ja jestem Groot. Rozumiesz? Nie wiem. Mogłoby być. Ale generalnie powstaje nowe przymierze. Abel intuicyjnie mówi, okej, Bóg zabił zwierzę, to teraz ja też zabiję zwierzę dla Boga. Bóg zabił zwierzę dla moich rodziców, prawda? Ja zabiję zwierzę dla Boga. I co tutaj jest napisane? To miła woń powstaje, jeżeli Bóg mówi, w porządku, Abel, to o to tutaj chodzi. Co to jest? Jest przymierze wdzięczności. Powstaje przymierze wdzięczności. Bardzo proste, tak? Tutaj sobie dobrze będziesz żył, rozumiesz, o co chodzi? Ale bądź mi, co? Wdzięczny. Bądź mi wdzięczny. Tak? No i oczywiście widzimy zawałkę, rozwala się wszystko. Potem co? Powstaje Noe. Następny eon duchowy. Kolejny i kolejne przymierze. Boga z Noem znowu. I tak będziemy lecieć przez cały czas. Rozumiecie, o co chodzi? Non stop powstawały przymierze. Czemu? No bo Bóg chce komunikacji z człowiekiem. Bóg chce układu z człowiekiem. Non stop chce układu z człowiekiem. I teraz przychodzi ten eon duchowy, kiedy pojawia się Jezus. I to jest w ogóle taka też mocna przejściówka, bo tutaj się dzieją rzeczy, teolodzy tak fajnie mówią, na kredyt. Się na kredyt tutaj dzieją rzeczy. Ja osobiście jestem trochę innego zdania, ale to nieważne. Ale te 33,5 roku życia Jezusa tak naprawdę jest cały czas okresem pod prawem. Więc nie możemy tego uznać za jakieś przymierze. Ponieważ Jezus jest pod prawem. Wielu ludzi, ostatnio to mówiłem, że tutaj chyba w środę, wielu ludzi to uważa, że Jezus pod łaską żył. Jezus nigdy nie żył pod łaską żadną. Nigdy. Jezus żył pod prawem. Jezus, żeby w ogóle zmartwychwstać, to musiał zasłużyć sobie na to.
to my dzisiaj mamy komforcik, że żyjemy pod łaską, bo przyjęliśmy to, co zrobił Jezus. Ale Jezus to zasłużyć musiał. Dlatego w oryginale jest napisane, że On wstał z martwych przez to, że uzyskał szacunek w oczach Boga. Tak mówili z do Rzymian. Rozumiecie? To jest mocne. Wiecie? On przestrzegał prawa przez całe swoje życie. I na podstawie prawa został usprawiedliwiony jako człowiek. Jezus. On nie żył pod łaską. Wiecie? On nie żył pod niezasłużoną przychylnością Boga. Nie. On musiał zasłużyć. On zasłużył. Dlatego, że On zasłużył, to ty i ja nie musimy. To jest fenomen łaski. Rozumiecie? Ale On musiał zasłużyć, zapłacić. I teraz On siada z nimi pod koniec w ogóle tej całej swojej wędrówki po ziemi i mówi do nich tak. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. I zawiera nowe... On pokazuje, że nowe przymierze teraz jest. I teraz wielu ludzi, wielu chrześcijan mówi, no tak, to jest przymierze właśnie łaski. Okej. Tylko pójdźmy dalej. Co to znaczy przymierze łaski? Czym jest przymierze łaski? No, że Bóg nam jest przychylny. Amen. To jest część tego przymierza. Ale jeśli pójdziemy głębiej w łaskę, to zrozumiemy, że to jest również Boża zdolność w nas. Czyli nie tylko jest te przymierze we krwi Jezusa, to nie jest tylko przymierze, że Bóg jest nam przychylny. Ale to jest też przymierze, które mówi, udzieliłem wam samego siebie i macie wszystko to, co ja. I teraz, kiedy Jezus wprowadza to przymierze, to za tym idzie idea nowego porządku. Bo przymierze, każde, to był nowy porządek. Co się pojawiało w przymierze, to nowy porządek był. Tutaj się z drzewa nie je, tutaj się ofiarę składa, tam się przestrzega przykazań. Rozumiecie, o co chodzi? Wszędzie było coś innego. Co ciekawe, wszędzie też symbolika była inna. Tu było obrzezanie, tam była tęcza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Czasami się śmieje, też taka dygresja. Są takie różne ruchy prorocze odpalone i oni te wszystkie przymierza mieszają. I słyszałem takie kazanie takiego człowieka. On mówi, że teraz jest czas, właśnie nad Polską też, nie? Że Bóg rozwinął tęczę. I to jest ten czas, mówi, taki manifest namaszczenia z dni Noego. Ja słucham tych rzeczy, wiecie, co wiem, to mówi odpalony, wiesz, o co chodzi, a słuchają go człowieka jak sroka w gnat wpatrzeni w niego wszyscy. A w ogóle, bo wiecie, o co chodzi z przymierzami? Kiedy wchodzi nowe, to eliminuje stare. Nie ma dwóch przymierzy. W ogóle z Bogiem się nie leci na dwa dokumenty. Ludzkość sobie leciała na jeden dokument, potem przychodzi nowy, tamten jest spalony, zniszczony, jest nowy. Realizujemy nowy, potem trzeci, to trzeci, czwarty, i tak dalej, i tak dalej. Co nam do przymierza z Noem? Z Boga z Noem. Co nas obchodzi to? Rozumiesz? Nic. Więc Jezus to pionier nowego porządku. I mnie to mocno kręci. Nowy porządek. Absolutnie we wszystkim. Bo nowe przymierze, każde przymierze, ono brało każdą dziedzinę życia i czyniło ją inną niż dotychczas. Nie było czegoś takiego, że było to takie jak wcześniej. Choćby nawet podobne. Rozumiecie? Po wyrzuceniu ludzi z raju, Adamowi z Ewą nawet do głowy nie przyszło to, żeby teraz z pewnych drzew jeść, z pewnych nie jeść. Bo to był koniec przymierza tamtego. Rozumiesz? Temat zamknięty. Widzicie, Jezus od początku był inny. Przyjrzyjcie się temu, jak go czytacie. On był inny.
inaczej widział, słyszał, odczuwał. To dziwna postać była. To był ekscentryk. To był człowiek, w 100% człowiek, ale to był człowiek ekscentryczny. Wiecie, jak skręca się z Bukowiny Tatrzańskiej na Słowację, na Zdziar tam, tam na rogu mieszka taki człowiek. Gdzieś tam miał restaurację, pizzernię. Słuchajcie, to co facet ma, on ma na podwórku latarnię morską. On ma po prostu, ja nie wiem jak to nazwać, ma do bramy przyspawane żelazka, w ogóle patrzysz na jego dom, mówisz, tam musi mieszkać ekscentryk. Normalnie człowiek tego nie zrobi, rozumiecie o co chodzi? Normalnie człowiek nie będzie tych rzeczy zbierał, spawał, wmurowywał, upiększał ten dom. To musi być ekscentryk. Człowiek dziwny. Rozumiecie? Jezus był dziwny. Przyszedł na ten świat z wszczepionym niebem. On przyszedł na ten świat z wszczepionym niebem, z wszczepioną mentalnością nieba. Które jest zupełnie inne niż Ziemia. On od początku był dziwny. Bo pamiętajcie, kiedy mówimy o Jezusie jako o człowieku, to nie myślimy o Nim jako o człowieku popsutym grzechem, ani o człowieku popsutym systemem tego świata. Jezus był, a w ogóle my spotykamy tylko ludzi popsutych grzechem. Jakiegokolwiek spotkałeś człowieka, to człowieka popsutego grzechem. I człowieka uwikłanego w tym świecie. Ty nie spotkałeś innych ludzi na świecie. Nie masz w ogóle, nie masz doświadczenia z innym rodzajem człowieczeństwa. To mi się wydaje, że takie jest człowieczeństwo. I to w ogóle wszystkim nam się wydaje, że takie jest człowieczeństwo. Wiecie, ile, szczerze wam się przyznam, ile ja musiałem pracować nad swoją głową, żeby zaprzeczyć, że to, co ja widzę, to jest należyte człowieczeństwo. Ja bardzo dużo musiałem się napracować. Bardzo dużo. Bo my wszędzie widzimy, czy chcemy, czy nie chcemy, człowieka upadłego. Nawet w naszych zachowaniach, w naszym życiu. Posłuchajcie, bądźcie szczerzy ze sobą. W większości przypadków my widzimy zachowania upadłe u nas. I u siebie nawzajem. Stąd konflikty, różne rzeczy, nasze problemy, dzisiaj tutaj wychodzenie z różnych lęków i tak dalej. Zobaczcie, my cały czas bujamy się w środowisku człowieka upadłego. Tylko on nie był upadły. W ogóle to była postać, jakby to był człowiek, tylko ten prawdziwy. Ten pierwotny. Jezus to człowiek pierwotny. To tak można nazwać. To człowiek pierwotny. Pierwszy człowiek. Rozumiecie? Pierwsze wydanie. Nie popaprane później, tylko pierwsze wydanie. Wszystkie jego osądy, oceny, dyrektywy bazowały na innych ideach i innych priorytetach. On inne idee miał. To, co dla kogoś było ważne, rozumiecie? Dla niego nie było ważne. Słuchajcie, kiedyś tam mówiłem wam o tym, oglądałem program o hinduskim biznesmenie, mającym w ogóle kilka fabryk z ubraniami, milionerze, pewnie miliarderze dzisiaj. Ten człowiek mieszka w małym mieszkaniu
jeździ tanim samochodem i wszyscy jego kierownicy, dyrektorzy zarabiają więcej niż on. Teraz on pytany, dlaczego tak jest, on mówi, bo ja nie potrzebuję niczego do życia więcej. Mi wystarczają te pieniądze, które mam. No to po co pan prowadzi te fabryki? A on mówi, bo taki talent dał mi Bóg. Jestem biznesmenem. Jeden jest piekarzem, inny tokarzem, a ja biznesmenem, więc co robię? Prowadzę fabryki. I ludziom się to nie kleiło. Jak to? A on mówi, no to dyrektorzy u pana firmy zarabiają więcej niż pan? A my tak. Mówi, i to jest najciekawsze, że ludzie ode mnie nie odchodzą z firmy. Wiecie, ten facet w jakimś stopniu dotykał przeciwieństwa idei tego świata. A Jezus dotykał inaczej, a Jezus posiadał zupełną formę przeciwności idei tego świata. Musicie zobaczyć to, bo to nie jest ten Jezus taki. Na przykład ludziom się wydaje, że gdybyś z nim usiadł, z Jezusem, nie? I tam sobie pogwarzył z nim. To nie tak jest do końca, żebyś się z nim pogwarzył. Na przykład wielu ludzi uważa, że ja jestem komunikatywny, bo jestem, że ze mną się można pogadać i tak dalej. Tylko ja wielu ludzi się bardzo zdziwiło, jak ze mną rozmawia, bo jestem trudny dla tych ludzi. Czemu jestem trudny? Bo ktoś ma jakąś ideę, a ja do niego mówię, ty, a to jest fałszywa idea. Mówię to ze stoickim spokojem, bez napinki, ale ja nie podzielam jego zdania. Już się robi trudno. Bo jak rozmawia dwóch ludzi, będących wyznawcami tej samej idei, albo podobnie myślących, to tam płynie wszystko. Kawka, ciasteczko, herbatka, piwa, rafa, rozumiesz, o co chodzi? Jest fajnie, było fajne spotkanko mieliśmy. Naprawdę się zrelaksowałem. Ja nie przeczę, że się zrelaksowałeś. No ja to rozumiem. Bo nie było spięcia. Kiedy jest spięcie, to się nie relaksujesz. Gwarantuję wam, że po rozmowie z Jezusem niekoniecznie byśmy byli zrelaksowani. Bo ja czytam Pismo Święte. Poczytajcie, zobaczcie, co on robił. Do niego przychodził ktoś i chciał z nim o czymś porozmawiać, nie? I to mogło być bardzo miłe spotkanie. Bardzo miłe spotkanie. A ono się zamieniało w coś dziwnego takiego. Ten Jezus nie zgadzał się na tę ideę. Nie zgadzał się na tę koncepcję. Więcej, zauważcie, to nie było coś takiego, że on raptem coś wprowadzał. On po prostu miał w sobie inne idee. Inne koncepcje. Inne poglądy. Inne. Trudno z takim człowiekiem się przyjaźnić. Dlatego tak wielu ludzi ma trudność z przyjaźnieniem się z Duchem Świętym. Rozumiecie? Bo to jest potężne zderzenie. Bo to jest Duch Jezusa. To jest Duch, który ma koncepcję Jezusa. Ideę Jezusa. I to trudne jest. Stąd religia powstała. Co to jest religia? To jest odpowiedź diabła na brak porozumienia człowieka z Bogiem. To jest religia. Bo religia ci daje możliwość, rozumiesz, o co chodzi? Realizowania swoich idei pod sztandarem Boga. To ci religia daje. Dlatego ludzie tak kochają religię. I niestety musimy się pogodzić z tym, że do końca tego, co się nazywa dzisiaj, religia była, jest i będzie i będzie się miała świetnie. To jest proste. Jest popyt, jest podaż. Rozumiesz, o co chodzi? My musimy myśleć konstruktywnie. Bo to jest w ogóle, to jest twór tak potężny,
Rozumiecie? Czemu jest tak potężny? Bo on jest zasiedlony przez masy sympatyków. A dlaczego ludzie mają mieć nieprzyjemnie? Po co? Jest taki film, taki jest Ziemia Obiecana. Tam jest Żyd, Polak i Niemiec. Żyd, no to wiadomo, wyznawca judaizmu, Polak katolik, no i ten Niemiec protestant. Wspólnicy, trzech wspólników biznes robią. No i ten protestant mówi do tego Żyda, ty byś może wpadł do nas do zboru na nabożeństwo. A ten Żyd mówi, ja do was do zboru, a po co? Człowieku, ja i tak mam trudno. A u was tylko grzech i grzech i grzech i grzech. Rozumiem? Mówi, ja nie chcę tego słuchać w ogóle. No tak, mówi, po co ja do was przyjdę? Bo o co chodzi? Idea tego świata, ona odrzuca zmianę. A Jezus przyszedł jako człowiek, który chce wprowadzić zmiany. Czemu Jezus był inny? Można raczej zapytać, czemu świat był inny niż Jezus? Zobaczcie, Ewangelia Jana 8, 38. Mówię to, co widziałem u Ojca. A wy także czynicie to, co słyszeliście od ojca waszego. No przecież mistrz. On mówi w ogóle, my mamy innego ojca. A pamiętajcie, on mówi do ludzi, którzy są judaistami. Wyznawcami monoteistycznej religii judaistycznej. Oni się nie uważają za bałwochwalców. Oni się uważają za pępek świata. To my mamy Boga, który stworzył niebo i ziemię. To my Go mamy. To nasz Bóg. Nasz Bóg. Rozumiecie? Nasz Bóg. I teraz, a on do nich mówi tak. Ja mówię, co widziałem u Ojca, mojego Ojca. A wy robicie to, co widzicie u Ojca waszego. W ogóle on przed tym pokazał, mówi, my jesteśmy z dwóch różnych światów. Nie wiem, czy zauważyliście, Jezus nigdy nie próbuje połączyć idei tego świata i idei nieba. On tego nie próbuje zrobić, co wielu chrześcijan dzisiaj próbuje robić. Próbują to robić. Jezus przyszedł na świat, który kierował się własnymi, wypaczonymi, grzesznymi zasadami. On przyszedł na taki świat. Przyszedł z ideą, która mówi, że można żyć w zupełnie inny sposób. Można być zupełnie innym człowiekiem. Wiecie, ja z różnymi ludźmi w życiu pracowałem. A pamiętam, byliśmy w takiej miejscowości Zabrze na spotkaniu u cyganów. I oni tam nas zaprosili. Głosiliśmy najpierw na tej ulicy Cygańskiej. To też było w ogóle zjawiskowe głoszenie na tej ulicy. Oni wszyscy stali w oknach, nikt nie wyszedł. Ale wszyscy byli w oknach, takie slamsy tam, słuchajcie. No ale generalnie później idziemy tam na te spotkanie. No i co tam jest? Brud, smród i ubóstwo. Dramat, no. Dramat. Ale oni w tym dramacie żyją. Śpiewają, chwalą Boga, cieszą się. XXI wiek, przypominam. Zabrze to jest normalnie tutaj centralna Europa. Rozumiecie? Ja zaczynam z nimi rozmawiać, z tymi ludźmi. Z jednym, z drugim. Zero jakiegokolwiek w ogóle myślenia,
że to, co tutaj jest, jest patologiczne. Rozumiecie? Zero. Generalnie większość wierzących ludzi. Ja w ogóle tak usiadłem, mówię, to w ogóle nie dociera do nich. W ogóle nie. To jest, rozumiecie? Bo to jest inna idea. Inna idea. I takich idei na tym świecie są miliony. I teraz przychodzi Jezus i On ma, posłuchajcie co, odmienne zdanie na każdy temat. O co byś się Go nie zapytał, to On stoi kontra. O co byś się nie zapytał. No to dzisiaj takich ludzi to się nazywa przemądrzały, pyszny, jakiś tam, rozumiecie o co chodzi, pyszałek. Bo inne zdanie. Wszystkie idee, poglądy, działania świata były przeciwne Bogu. A więc były przeciwne temu, co Jezus miał w środku. Przeciwne Jego zdaniu. Czasami pytam chrześcijan o jakieś zdanie. A on mówi, wiesz co, nie wiem. Ja mówię, jak możesz? Jak możesz nie mieć zdania? No nie, nie mam, nie interesuje mnie ten temat. Gdybyś zapytał Jezusa o jakieś zdanie, to Jezus by ci powiedział swoje zdanie. Na każdy temat. Czemu? Bo to stanowiło Jego wnętrze. Rozumiecie? Jego wnętrze. On był taki w środku. Bo w ogóle rozumiecie, że człowiek kompletny to jest człowiek, który ma zdanie na każdy temat. Wiecie, kto nie ma zdania na każdy temat? Ktoś, kto nie chce brać odpowiedzialności za swoje zdanie. To mówi, nie wiem. Rozumiecie? Wiesz, czego możesz nie wiedzieć? Technicznych rzeczy. To jest dla mnie normalne. Jest masa technicznych rzeczy. Technicznych. Ale nie o tym poziomie mówimy. Gdyby ktoś mnie zapytał coś na temat fizyki jądrowej, bym powiedział, nie wiem, bo to jest techniczna sprawa. Ale to są rzeczy drugiego rzędu, nie mające nic wspólnego z ideami. To jest merytoryka jakaś. Rozumiecie, o co chodzi? Ale człowiek normalny powinien mieć zdanie na każdy temat w sprawach pierwszego rzędu. Co myślisz o tym? A co myślisz o tym? Najlepsze to są te teksty, ja nie osądzam. To są też takie teksty. A co to znaczy ja nie osądzam? Wiecie, to jest nie osądzam? Nie wyrażam swojego zdania na ten temat. A dlaczego nie wyrażasz swojego zdania na ten temat? Wyraź. Bo ja nie osądzam. Ale ty kogo ty osądzasz? Ty nikogo nie... A co, ty sędzia jesteś? Jeden jest sędzia. Nie ma innych sędziów. Nie w tej konfiguracji. Ale twoim obowiązkiem jest mieć zdanie. Rozumiesz? Byłeś świadkiem czegoś, rozumiesz? Że ja nie osądzam tego. Dlaczego nie osądzam? Że cię osądzam w twoim rozumieniu. Czyli wyrażam swoje, co? Zdanie na ten temat. Jak mogę nie mieć zdania? Jezus miał zdanie na każdy temat. Tylko niestety to zdanie było przeciwne niż zdanie środowisk, które go otaczały. Środowiska, które go otaczały, miały z nim problem. Problem miały. A Jezus właśnie wniósł w to wszystko porządek Boga. Bo co to były te jego idee? To był prawdziwy porządek Boga. To tak jest, on mówił. To tak jest, on mówił. Ta rzecz tak się ma, a ta rzecz tak się ma. To jest tak, a to jest tak. Właśnie czemu masa ludzi nie chce przyjmować tego, co do nich mówimy? Bo mamy inne zdanie. Inne zdanie. Tylko zdanie, które mają oni, to jest zdanie oparte na systemie tego świata.
którym, jeśli chodzi o wierzących ludzi, najczęściej religia, moralność, humanizm są głównymi motorami. Ludzie mają takie zdania. Humanistyczne, religijne. Rozumiesz? Ostatnio rozmawiam z kimś tam na temat aborcji. O, aborcja. Aborcja. Czy to jest dobra rzecz, czy zła rzecz? A mnie to zależy. Dla kogo? Bo dla dziecka to jest rewelacyjna sprawa, które zostało usunięte. Genialna sprawa być usuniętym. I teraz zobaczcie, w ludziach coś się może trząść. Jak to? Usunięta ciąża. A dlaczego? O co ci chodzi? Primo, natychmiast pójdzie do nieba. Sekundo, nie przeżyje tego kołchozu, który przeżywamy my tutaj. Nie będzie narażony na ataki diabła, nie będzie musiało robić różnych rzeczy. Tercio, tam w niebie ono będzie w najlepszym stadium swojego życia, nawet jeśli go tu nie przeżyło na ziemi. Krótko powiedziawszy, ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, to takie dziecko, które jest po aborcji, idzie do nieba, jeżeli Bóg wie, że on, że ono by miało najlepszy, najszczęśliwszy czas w wieku 21,5 roku, to ono będzie w niebie miało 21,5 roku. I będzie przeżywało najwyższe stadium szczęścia, które mogłoby przeżywać na ziemi, bez żadnych opresji, bez żadnych ciśnień. Ja mówię, więc to zależy z tą aborcją. Zależy. I teraz zobacz, taki pogląd. Ktoś powie, o, ja się nie zgadzam. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi? Jezus, i to było właśnie Jezus, ale co mnie to obchodzi? Jego w ogóle zabili, bo się z nim nie zgadzali. Rozumiecie, o co chodzi? Jego zamordowali, bo się z nim nie zgadzali. Dlatego go zamordowali. Oni mieli go dość. Chodził, panoszył się, właził w ogóle w te środowiska, jakby były jego, nie bał się niczego i mówił im takie rzeczy, że w ogóle wybijał ich z rytmu życiowego. Oni mieli rytm życiowy jakiś. Tak się żyje. A Jezus mówi, niekoniecznie. Niekoniecznie. Porządek Boga wprowadzał. Poprzez swoje idee, poprzez swoje poglądy, poprzez swoje działania. Porządek Boga. Księga Jeremiasza 10:2. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Jezus znał to słowo prorocze. On je znał i on je rozumiał. Nie wdrażał się w zwyczaje narodów, rozumiecie? Bo on był posłuszny słowom proroczym. Nie wdrażał się w zwyczaje narodów. Cokolwiek w ogóle robił, to robił, jeśli Jezus coś robił, co było zwyczajem narodu, to celem, to miał cel. Rozumiecie? Wchodził jak w ogóle, rozumiesz, wiesz, jakiś komandos od środka, tak? Do środka i zaczynał działać od środka. Po to to robił. Po to robił. A nie po to, bo tak należało. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. On nie wdrażał się w zwyczaje narodów. Zwyczaje narodów nie były dla niego czymś, co było ważne. Dla ludzi są rzeczy ważne. Ważne. Ja na przykład... No, święta teraz są Bożego Narodzenia. No dobra, dla jednych, jedni ważne święta dla nich. Święta Bożego Narodzenia. Okej, okay, no dobra, a jest druga grupa, grupa protestantów najczęściej. I teraz oni wszyscy chcą przekonać tamtych, że to są, chodzi o Jezusa. Ja się na to patrzę,
Co za mówię maniera, no. Teraz przekonują w ogóle, zaproś Jezusa na Wigilię. To są Jego urodziny. I tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, Boże kochany. Jedna i druga grupa, rozumiesz, chora ideologicznie. To chora ideologicznie. Po co to robić? Co to kogo obchodzi? Co to, słuchajcie, nie wiem, najprościej, gnój rzucam na wasze święta, Księga Zachariasza, chyba już nie pamiętam. To w ogóle, co to kogo obchodzi? Co Jezusa obchodzi Boże Narodzenie? Co Boga obchodzi Boże Narodzenie? Rozumiecie? Tego nie ma w idei Boga. Tego nie ma... To jest w ogóle... Ja to się cieszę na Boże Narodzenie. Jest ładnie, są lampki Kevina, obejrzałem jednego, drugiego. Rozumiesz, o co chodzi? No tak, normalnie w każde święta sobie siedzę, oglądam Kevina. No w ogóle jest miło, wiesz, o co chodzi? Miły czas taki w ogóle, wiesz. Bo ja lubię miłe rzeczy różne. Ja mogę, święto Chanuki by było, tam Chanukę tam obchodził, czy coś, wiesz, jeśli by było miło. Jeśli będzie miło, to w porządku, to będę tam sobie Chanukę obchodził, nie? Ale generalnie w oczach Boga nie ma takich idei. Święta, nie święta, obrona tych świąt przez tych protestantów, człowieku. Jezus urodził się na wiosnę. Kogo obchodzi, kiedy Jezus się urodził? Ty, jakby interesowało kogoś, kiedy Jezus się urodził, to w tych zapisach w ogóle na początku Mateusza, Łukasza w ogóle, to tam by było, człowieku, jasno powiedziane, w którym gdzieś tam dniu konkretnie się urodził Jezus. Tylko to nikogo nie obchodzi. Rozumiecie? Kiedy Jezus się urodził. Rozumiesz? Co to jest w ogóle? No właśnie, zobaczcie, jak prosto jest wchodzić w ideę tego świata. Nie takie, to inne. My nie ubieramy choinki, a my ubieramy choinkę. Rozumiesz, o co chodzi? A Bóg wali w choinkę. Żebyś rozumiał, o co mi tutaj chodzi. Ci ubierają, ci nie ubierają. I oni w ogóle ma, i oni mają, i oni ze sobą są... A co Boga choinka, powiedz? No błagam cię. No co Boga choinka? No kurczę. Chcesz, to masz choinkę. Nie chcesz, nie miej choinki. Renifera zobaczyłem w tej, w Biedronce kupiłem renifera, mówię, rozumiesz, niosłem do domu. No tak, no co święta jest renifer, no co mam postawić, kozę? No tak, no bo rozumiesz, o co chodzi, bo to trzeba w ogóle myśleć konstruktywnie w tym wszystkim. I teraz Jezus ideę nowe wniósł. Jego w ogóle nie dotykały różne w ogóle rzeczy, które ten świat miał. Dobre, złe. Rozumiecie? Zero pojęcia w ogóle. On w sobie tego nie miał. On w ogóle nie prowadził polemiki na ten temat. Nigdy. Zawsze, kurczę, miał spięcie jakieś. Ja nigdy nie spotkałem rozmowy Jezusa z kimś, która by się zakończyła w ten sposób, że Jezus przyznał komuś rację, no. No nie ma takich precedensów. Masz rację, Piotrze. Piotr mówi coś, jakieś tam jakąś ideę przedstawia. Pójdę za tobą wszędzie. Rozumiesz, o co chodzi? To zamiast zbudować jego wiarę, jak przeciętny kaznodzieja powinien, i powiedzieć tak, Piotrze, pójdziesz za mną. Nie poddasz się, Piotrze. Nie załamiesz się. Diabeł cię nie dotknie. Wiesz, o co chodzi? Tylko on zna Piotra. Wie, że Piotr jest cienki jak żyletka Paul Silver. On jest cieniuchny. Cieniuchny. Rozumiesz? Mówi, Piotrze, wyluzuj. Trzy razy się mnie zaprzesz, zanim kogut zapieje. Rozumiesz? Trzy razy. No co mu zrobił? Kurczę, no ostatnią rzecz, którą chcesz usłyszeć od swojego mentora duchowego, to jest to, że się go zaprzesz i to jest pewne. No nie chcesz takich rzeczy słyszeć, ale zobaczcie, chcę wam pokazać Jezusa. On był taki dla ludzi, przecież on kochał Piotra. Kochał Piotra.
Piotr nie był mu obojętny. Rozumiecie? On tak traktował przyjaciół swoich. Rozumiecie? Kiedyś z takim człowiekiem rozmawiam wierzącym, tak sobie troszkę filozofowaliśmy. On mówi, kurczę, skoro Bóg potraktował tak swojego syna, z którym żył największej przyjaźni, miłości, to jak będzie traktował nas? W ogóle wiesz, nie? Ja mówię, no faktycznie mówię. Jemu nie oszczędził różnych rzeczy. Wiesz, o co chodzi? On syna potraktował jakoś. Syna. Wiesz, najbliższa osoba jemu. Prawda? Nowy porządek był w Jezusie. On był w Nim. On, rozumiecie, On się go nie nauczył. On go miał. Coś wam powiem. On jest w was. Bo On był w Jezusie. Jezus się z Nim urodził. Jezus go nie nabył, nie nauczył się w szkole rabinistycznej. Rozumiecie? Szkoła rabinistyczna nie pomogłaby Jezusowi. Bo tam były co? I poglądy tego świata. Oni mieli poglądy tego świata. Można było z nich wyłuskać, tak samo jak z każdej dobrej szkoły chrześcijańskiej, rabinistycznej, można wyciągnąć dobre różne rzeczy. Natomiast ja w różnych miejscach byłem, różnych szkół słuchałem i to są ludzkie poglądy. Rozumiecie? Ludzkie poglądy, które jakbym próbował zamknąć czymś, to by było co wolno, a co nie wolno. Co wolno, a co nie wolno. Co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. To jest właśnie mistrzostwo. Że religia jest tym mistrzem. Co się Bogu podoba? Jakie zachowanie ludzkie się Bogu podoba? Jakieś zachowanie ludzkie. Jakieś. O. Czy Bogu się podoba, że ty ewangelizujesz? Czy Bogu się podoba, że ty uzdrawiasz? Czy to się Bogu podoba? To w ogóle jest, wiecie, to w jakich kategoriach te myślenie się Bogu podoba? Bóg w Jezusie złożył wszystkie swoje idee. Wszystkie. Tam są całokształty. Nie wiem, na przykład wyobrażacie sobie żyć z kimś, w związku i że pewne rzeczy robi fajne ten ktoś. Ale generalnie dużo rzeczy to jest zupełnie od czapy. I teraz spróbuj z nim żyć. Żeby być z Bogiem, to trzeba chodzić według Jego porządku od A do Z. Rozumiesz? Bo On ma kompletne zdanie. Od A do Z. Kompletne zdanie. Jezus po prostu odważnie manifestował swoje poglądy i strategicznie je wprowadzał. Manifestował swoje poglądy. To już było mało, że On je miał. Ale co robił? On je manifestował. Ludzie jeszcze mówią, dobra, masz tamte swoje poglądy ceroński, to je miej. Ale się nimi nie dziel. Nie dziel się nimi, nie krzywdź tych ludzi. Nie krzywdź tych ludzi. Bo to, co robisz, to jest w ogóle karygodne. Bo się dzielisz nimi. A Jezus się dzielił swoimi poglądami wszemi wobec. Więcej, stosował strategię, aby je wprowadzać do życia innych ludzi. Szukał sposobów, jak przekonać ludzi do swoich poglądów. Cały czas. Zostawił nam przykład. Masz to w sobie. Posiadasz w sobie Jego poglądy, Jego idee. Posiadasz to w sobie. Ewangelia Jana 14:12.
Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie. Masz w sobie ten sam zestaw do wprowadzenia nowego porządku na ziemi. I teraz jest pytanie, czy ty w to wierzysz, czy ty w to nie wierzysz, bo może nie wierzysz. Bo jak wierzysz, a nie robisz, tak? To co to jest za wiara? Co to za wiara? Czy ludzie znają twoje poglądy? Czy ludzie wiedzą, jakie masz idee? Czy ludzie to wszystko wiedzą? Czy masz to wypisane na czole? Lub czy tworzysz strategię, aby swoje poglądy i idee wdrożyć w życiu jakichś środowisk? Czy planujesz? Czy wiesz, że to jest najważniejsze? Wejść z tym, przekonać tych ludzi do swoich poglądów. Rozumiesz? Dla Jezusa to było naturalne. Był sobą w tym świecie i propagował rozwiązania tak niekonwencjonalne, że burzył system. On burzył system. Dla niego on w ogóle im proponował inne rzeczy. Na przykład mówił: oddaj wszystko, a będziesz bogaty. Rozumiesz? Mówi: poświęć się Królestwu Bożemu, a zyskasz o wiele więcej niż myślisz. Zobacz, on mówi, zobaczcie, w kraju, który jest krajem patriarchalnym, w kraju, który jest krajem prorodzinnym, gdzie szabat, rozumiecie, to jest święto nad święto. Że ta rodzina to jest w ogóle świętość tutaj. A on mówi tak, stoi, on jest Żydem. I mówi tak, kto by opuścił dla mnie ojca, matkę. Wiesz, co to jest? Czcij ojca swego i matkę swoją, oto pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo. A ten mówi tak, kto by opuścił dla mnie ojca, matkę, żonę, męża, dzieci. Ty w ogóle stoi i im rozwala system. System im rozwalił. My to czytamy sobie czasami tak, o po prostu czytamy Biblię. Proszę Cię, pomóc się dzisiaj, powiedz: Boże, oducz mnie czytania Biblii. Oducz mnie. Naucz mnie słuchania Twojego słowa. Oducz mnie. No tak. Bo ludzie czytają Biblię i czyta Biblię sobie i my tak w ogóle. Kto by dla mnie opuścił? I on to czyta sobie, wziął to, przeczytał. Opuścisz? Dziecko małe? Powiesz, że miejsce dziecka jest w domu dziecka? Trudno, nie? A tak powiedział Pan. Kto by opuścił? Ktoś mówi, teolodzy, oni mówią, nie, to Jezusowi nie o to chodziło. I to jest mistrzostwo. Teolodzy są mistrzami. Oni wiedzą, o co Jezusowi chodziło. Jezusowi chodziło o to, co powiedział Jezus. Bo jak Jezus mówiłby coś innego niż myśli, to byłby hipokrytą. Z rozdwojoną duszą.
kurczę. Czemu ja tą wam pokazuję? Chcę, żebyście zobaczyli tą postać jako postać, która jest piewcą nowego porządku. Tu jest jakiś porządek na tej ziemi. Porządek jakiś. Rozumiesz? Porządek jakiś. Ale on nie szanował tego porządku. Nie szanował. Bo ten porządek nie jest wynikiem działania Bożego Ducha, tylko wynikiem grzechu i upadku ludzkości. Tak powstał ten porządek na tej ziemi. Tak to powstało. Cały słodki humanizm tak powstał. Całe postawienie człowieka w centrum. Na zasadach takich, że jest to w ogóle, że on jest Bogiem. Wszystko, co jest związane z człowiekiem, zostało postawione, rozumiecie, w innym miejscu. Wiecie, i teraz on przychodzi z nowym porządkiem. Dzisiaj się ludzie, o, bo wy tutaj mówicie o rozwodach, o innych rzeczach, człowieku. Weź Jezusa posłuchaj. To tylko jedną wypowiedź jego wezmą na temat rozwodów, co z faryzeuszami rozmawia, proszę ciebie, i mówi, od początku tak nie było, bo odpowiada na ich pytanie. To jest proste. Tak? Ale już zanim w ogóle, zanim jakby inaczej, odpowiada na pytanie i co robi? I pokazuje ideę Bożego porządku, mówi. Jednak w niebie za mąż wychodzić nie będą i żenić się nie będą, gdyż jako aniołowie będą. W ogóle wiesz, idea pokazana, że z perspektywy nieba małżeństwo nie istnieje. No i klops. Wyjaśnia im ich krzywiznę tutaj, bo on ich krzywizny wyjaśniał też. Bo nie wypaczali, a potem ideę im pokazał. Proszę bardzo, mówi. A oto konstytucja. Oto Boży porządek. To w nim było w środku. On nie mógł tego nie mówić. Czasami ktoś mnie pytał, ty nie możesz się uciszyć? No nie wiem, nie mogę. Nie mogę. Burzył system. Czy też to będziesz robił? To jest bardzo głębokie pytanie i to jest pytanie, które każdy musi sobie przemyśleć. Czy będę tak robił jak on? Czy odważę się na to? Czy ja się na to odważę? Czy ja zaryzykuję? To jest ryzyko. Czy tutaj padała jakaś taka deklaracja też o utracie twarzy. Przecież to, wiecie, co to kosztuje. Przecież w ogóle stracił twarz. On do tego stopnia stracił twarz, że oni go przestali szanować. Był nikim dla nich. Rozumiecie? On wierzył w słuszność swoich poglądów i był sfokusowany na tym, aby zmaterializować się w tym świecie. On był na tym, rozumiecie, o co chodzi? W nim nie było grama niepewności. Chrześcijanin musi być pewny swojego poglądu. Mam taki pogląd. Uważam, że ta rzecz jest taka. I co robić ma? Bronić tego. Nie tylko tego bronić, ale teraz to wdrażać. Wdrażać na maksa. A to kosztuje. Za to się też, rozumiesz? To kosztuje. Nowy porządek, który był w Jezusie, uwydatniał się w jego umyśle przez głębokie życie modlitewne. On by tak nie miał, gdyby on się nie modlił.
On by tego nie wyjął z ducha. Rozumiecie? To, że on się urodził z tymi ideami, one były zgrupowane w duchu. Wiecie, w umyśle małego dziecka nie ma idei. Małe dziecko chce ssać cycka, chce mieć ciepło. To chce mieć dziecko, to ma takie idee dziecko. Ale Jezus, on żyje życiem modlitewnym. I pokazane jest to życie modlitewne. Rozumiecie? Ja utrwaliłem swoje poglądy w komorze. W komorze utrwaliłem swoje poglądy. Ja wielokrotnie wychodziłem z komory i ja wiedziałem, że ta rzecz jest taka w 100%. Rozumiecie? I byłem w stanie za to walczyć. Ludzie są dziwni niektórzy. Ma jakieś poglądy, natomiast oddają je bez niczego. Twoja prawda, mój spokój. Jaka twoja prawda, mój spokój? Bo ja się nie chcę kłócić, a ja się chcę kłócić. A ja się chcę kłócić. Ja nie zamierzam być człowiekiem, który napada ludzi, bo takim człowiekiem nie jestem. Ale ja zamierzam bronić tego, w co ja wierzę. Jak można nie bronić tego, w co się wierzy? Ja nie zamierzam przekonywać głupich ludzi do prawd, bo Jezus tego nie robił. Rozumiecie? On takich rzeczy nie robił, nie tłukł ludziom, nie wykłócał się z nimi w ten sposób. Ale on bronił tego, w co wierzy. Mówi, to jest tak, a to jest takie. My się nie zgadzamy. To jest wasz problem, że się nie zgadzacie z tym. To wasz problem, nie mój. Ale rzeczy są takie. Bo wiesz co? 10 osób nie będzie chciało słuchać, a 11 z boku usłyszy twoją ideę i pójdzie za nią i poszerzy ją. Rozumiesz? Aby widzieć nowe, musisz mieć łączność z Twórcą tego nowego. Przez cały czas. Jako ciało Chrystusa powinniśmy ustawicznie wprowadzać nowy porządek na tej ziemi. Rozumiecie? Cały czas nie odpuszczać. Nie odpuszczać. Nie mieszać się z ideami tego świata, tylko powiedzieć, my mamy rację. Nie milczeć! Nie milczeć! W głębokiej komorze człowiek staje się mędrcem i mądrości jego nie można sprostać. Ja dzisiaj jestem w stanie obronić każdą swoją ideę przed każdym człowiekiem. Obojętnie jakim. Rozumiecie? Dlaczego? Bo mam komorę. Mam utrwalone rzeczy. Musimy to uznać za obowiązek, że mamy wprowadzać nowy porządek. Jako ludzie Nowego Przymierza. To jest nasz obowiązek. Nie możemy schematycznie powielać zwyczajów tego świata. Musimy coś do nich wnosić nowego. Wypychać je rzeczami nowymi. Wypychać je. Nie martwić się, że nie słuchacie 10 tysięcy ludzi. 10 tysięcy ludzi będzie chciało słuchać idei tego świata. Rozumiesz? Dziesięć tysięcy ludzi będzie chciało słuchać idei tego świata. Ale ktoś gdzieś
usłyszy ideę Bożą. Kiedy będziesz krzyczał do ludzi, Bóg jest dobry. Mówię do wierzących, jeśli byś krzyczał. Do tego kościoła szeroko pojętego. Bóg jest dobry. To kurczę, chórem ci wszyscy odpowiedzą. Halleluja! Gdzieś z boku jakiś głos na przykład. Ale zależy dla kogo. Będzie cisza. No bo on jest dobry, jeśli chodzi o jego serce. Ale dobroć jego, tak, ona jest uwarunkowana. A więc nie jest prawdą, że każdy chrześcijanin odczuwa, odbiera, korzysta z dobroci Bożej. To jest nieprawda. Bo on błądzi, chodzi swoimi drogami i wcale dla niego Bóg nie jest dobry. To zależy, dla kogo Bóg jest dobry. Rozumiecie? Są tysiące takich rzeczy. Tysiące takich rzeczy. Ostatnio człowiek taki do mnie pisze, że ma problemy, on kiedyś tutaj był u nas w kościele, że ma problemy, że mieszka na ulicy. Ja mu pomagałem nie wiem ile razy, już nie pamiętam. Ja do niego piszę, no i co, czego chcesz ode mnie? No bo ja nie chcę mieszkać na ulicy. Ja mówię, to idź do noclegowni. No, brat w Chrystusie, nie? Ale ja już wszystko zrobię. Ja mówię, to jest, mówię, ale dlaczego? A dlaczego chcesz coś zrobić wszystko? No, żeby na ulicy nie mieszkać. Ja mówię, to jest słaba motywacja. Mówię, idź do noclegowni, przemyśl motywację. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mu nie powiem, dawaj, chodź, pomożemy ci. Nie. Ja mu nie chcę pomóc. Nie chcę jemu pomóc. Po prostu. Pomagałem mu nie wiele razy. Chcę, żeby posiedział w zawszonej noclegowni. A rozumiesz? Tego chcę. I w tej zawszonej noclegowni, żeby zadał sobie pytanie, dlaczego ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. Niech tam posiedzi. Bo nie wiem, ile razy otrzymywał pomoc. I za każdym razem, co zrobił z tą pomocą? Olał ją. Wykpił. Powiedział, czym jest olanie pomocy? Pomagasz człowiekowi, wiesz, jak ktoś olewa twoją pomoc, wiesz, czym jest olanie pomocy? To jest olanie ciebie. To jak Bóg kogoś z czegoś wyprowadzi i człowiek potem olewa ten temat, to jest olanie Boga. I ten człowiek jak pokutuje, to musi pokutować właśnie w ten sposób. A nie, Panie, pomóż mi znów. Nie, powiedz, Boże, olałem Cię. Olałem Cię, Boże. Wyciągnąłeś mnie z bagna, a ja zawróciłem z powrotem do bagna. Olałem Cię, Boże. To jest motywacja. I Jezus prowadził do takich rzeczy ludzi. Rozumiecie? Do takich rzeczy. On ich nie prowadził do tego, jakby on w ogóle nie prowadził ludzi tabunami do Boga. To nie było czegoś takiego, bo w ogóle takiego Boga nie ma. Nie ma takiego Boga, że do niego się biegnie się jak stado koni. Rozumiecie, o co chodzi? A on z otwartymi rękami czeka. Chodźcie wszyscy do mnie. Zobaczcie. To jest bardzo ważne. To Jezus jako człowiek stał z otwartymi rękami tu na ziemi, mówiąc, chodźcie do mnie wszyscy obciążeni
i spracowani, a ja dam wam ukojenie. I to jest Mistrzostwo Świata, na czym polegało to ukojenie. To ukojenie teraz miało polegać na tym, że oni przyjmą jego ideę. Ja wam dam ukojenie, mówi. I powtarza dalej, kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, czyli w to, w co ja wierzę, to, co ja wyznaję, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Tak, chodźcie do mnie, ja wam dam ukojenie. Jaki sposób? Przyjmiecie moje idee, położę wam, przed wami położę. Proszę bardzo. Już nie było tak słodko. Nie było tak słodko. Bo oni chcieli innej pomocy. Mieli swój plan pomocy. Mieli swoje idee. Musimy być twórczy i kreatywni, odważni i ryzykujący, jeżeli interesuje nas wprowadzanie nowego porządku. Musimy też się poświęcać, on się poświęcił. Zobaczcie, ten człowiek szedł cały czas do przodu bez względu na wszystko. Cierpiał również. Wbrew wszystkiemu to nie jest takie trudne. Ponieważ co? Masz to w sobie. Ty nie musisz o to prosić. Ty nie musisz tego skądś brać. Ty nie musisz czekać, aż ktoś nałoży na ciebie ręce. Ty musisz iść do komory i powiedzieć, Boże, ja mam w sobie Twój nowy porządek. Ja mam Ducha Chrystusa. Ja mam nowe idee. Ja teraz to wydobędę, Panie Boże. Ja teraz odważnie, w sposób ryzykowny będę wprowadzał to w życie, Panie Boże. Ja sobie to na czole wypiszę, Panie Boże. Albo zostanę strategiem i będę po cichu to wnosił. Postanów zrobić wszystko ze swoją głową i życiem modlitewnym, aby stać się kontynuatorem nowego porządku. Dzisiejsze deklaracje to deklaracje o tym, że będziesz wprowadzał taki porządek. Niektórzy z was mówili o sobie, inni o służbie. Nieważne. To jest wyzwanie na dziś. Wyzwanie na nowy rok. Nowy porządek. Amen.